Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Going Channel. Słuchajcie, dzisiaj żeśmy się wyrwali na ryby trójkę. Ja, Jurek, operator kamery i ten gościu. Tego gościa już znacie, ale długo nie był. Ty, gdzieś ty był? Szwendał się gdzieś człowiek. No chyba. On jest chyba zakochany, słuchajcie, ten chłop. Zna, z nami już nie był chyba 3 miesiące na rybach. Dzisiaj, żarty żartami, dzisiaj się wyrwał. Wy jesteście emeryci. Wy macie więcej czasu niż ja. Ja mogę jechać do soboty, niedzielę. Dzisiaj się udało. Pan ma firmę prywatną, se urlopu nie może wziąć, słuchajcie. Trzeba właśnie być zryty beret, żeby sobie nie wziąć urlopu. No właśnie tak to jest. Jak masz prywatną firmę, nie masz urlopu. Słyszycie? Nie otwierajcie prywatnej firmy, zostawcie se to, bo nie będziecie mieć czasu na wędkowanie. Ale dobra, dzisiaj żeśmy się wybrali, jak mówiłem. No i dzisiaj głównie co? Dzisiaj głównie szczupak, no i sandacz. Mamy już prawdziwą, typową jesień. Jest październik, pogoda pochmurna, ale przebłyski słońca też są, nie brakuje. Delikatny wiaterek, także jest bardzo fajnie. Myślę, że dzisiaj ryba dopisze. A w trójkę mamy to, że chyba sprawdzimy każdy centymetr tej wody. Jesteśmy w stanie obejść tą wodę, bo to nie jest duża woda. Na tyle trójkę, my jak mówię, metr po metrze próbujemy i będziemy łowić. Andrzej, ty zwykle widzę, nic ci nie interesują, tylko mały okoń. Tylko okoń. Mówi, że dzisiaj szczupaków nie łowi, słuchajcie, tylko okonie. A mnie interesuje wszystko, i szczupak, i okoń. Byleby była ryba, jak się to mówi, zobaczymy, sprawdzimy, czy w tym łowisku jest ryba. A Jurek, a ty chcesz metrówkę, nie? Znaczy ja nie chcę metrówkę, ja chcę powyżej 50 cm szczupaki, jakby się w finale. On nigdy nie powie, że chce metrówki, tylko 50 mówi, to jest dla niego już dużo. Bo w naszych wodach niestety PZW z większą rybą naprawdę jest ciężko. Może gdzie indziej, jak mają duże akweny to i wypływają łodziami, to prędzej, ale my tu z brzegu to w granicach 50-60 cm to są fajne ryby. Niestety tak trzeba powiedzieć. Oby one były, nie muszą ja być. Ja muszę się z tym zgodzić. No, oby niestety one były. No. Tak jest, na wodach PZW. No są to, nie są to duże akweny, tak jak Jurek mówi, i presja jest duża, tych wędkarzy jest sporo, a nie każdy wypuszcza ryby tak jak my, no i później skąd mają te ryby się brać? No niestety, no nie wezmą się, nie? No to choćby tu puścili 3 tony, no to jak się dowiedzą, że ten szczupak tu będzie brał wymiarowy, to przyjdą, wytłuką go i nie wejdzie. Dokładnie. No. Niestety, tak to wygląda, ale na tym kończymy wstęp. No i co? I chłopaki, do roboty się bierzcie, bo Jurek mówi, że potrzebuje materiał do filmu. A tu nic, tu tylko głupota w głowie. No, głupoty w głowie. Dobra, chłopie, bierzemy się. Zobaczcie, jak piękna woda. Przyroda się zmienia, jest coraz dalej jesień. Ja się nie chcę wierzyć, że na taką wodę oprócz nas nikogo nie ma. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo możemy sobie spokojnie spinningować, bo nikomu nie przeszkadzamy. Tak? Dajcie jakiś papierok. O, u Jurka szczupak. Nieduży. Skacze. Ręką go dziobnij. Spokojnie. Uważaj. No, złap go. I szczupaczek. No, zobaczcie, u Jurka szczupak się trafił. Ile to ma, Jurek? 49 cm. 49 ty mierzyłeś. Dobra, wypuszczaj gościa. Zdjęcie. Czekaj. Jeszcze raz powtórzę. Dobra. Jest. I jak zwykle wypuszczamy go. Trochę dotlenisz. Zaraz będzie szedł. No już gotowy, przyczyn go tylko za ogon, jak już macha, to on sobie no, już poszedł. Odpłynął, fajnie. I jak, kolego, się czujesz jako łowca? No, najważniejsze, że zaczęło coś dzisiaj brać. I który rzut? No trzeci. Trzeci rzut, w trzecim rzucie ryba. No to chłopie, fajnie. To naprawdę fajnie. Thank you.
Słuchajcie, z Jackiem nastawili się dzisiaj na okonie. Pan na okonie. I mówi, że dzisiaj tylko będzie i wyłącznie łowił okonie. Zobaczymy, czy się mu to sprawdzi. Ja natomiast i okoń, i szczupak mnie interesuje. No Andrzej ostatnio łapie bardzo ładne okonie. Ładne okazy. Ale nie na tej wodzie. No nie na tej wodzie. No ale każda woda jest wyzwaniem. Andrzej się trochę specjalizuje ostatnio w okoniach, ładnych, dużych. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Taki, widzę, jakaś żyletka i stolet mały, tak zwany. Chłopie, z metr miał. A, tego wypnę tak, ani go nie będę. Wierzył? Chodź tu, bo ci nie chcę. Teraz w wodzie go. No, w wodzie go wychacze. I ciach, i blaszka, kolego, i blaszka. Dobra dupka, proszę. Taka fajna, z czerwonym chwaścikiem. Longa mam. Piękna. I pracuje odpowiednio. I ryby daje. I ryby daje. I tak ma być. Zobaczcie. Już tu pokaż, jak ten kij się chłopie tutaj. To jest kosa na okonie. Do 5 gram ciężar wyrzutu. A ja mam rybę na tym kiju i to chyba szczupak jest, jak się nie mylę. A jestem bez stalówki, bo na pewno to jest szczupak. Uderzenie na gumę. No i widzę, jest szczupak. Babciu. Zeżar mi gumę, chłopie. To trzeba założyć stalóweczkę. Nie, bo to jest kij na okonia, nie na szczupaka, proszę pana. Zobaczcie, co to jest za cacko. World Champion Kongera, ciężar wyrzutu 2,5 od 2 do 5 gram. Typowa kosa na okonie. Przepiękny kij. Tutaj czuć na tym kiju każde dotknięcie, każde branie. Tu nie ma, chłopie, pudła na tym kiju. Głównie używam tego kiju, kija, jak pływam na swoim pontonie. Z pontonu, bo wiadomo, ale tutaj na tym łowisku można tym kijem łowić z brzegu, bo to jest tylko długość 2,15. Ale tu nie ma zaczepów dużo, więc z tym kijem se idzie dać rady. Natomiast jakby tu było zarośnięte, tak jak na innych łowiskach, gdzie jest od brzegu, powiedzmy 3-4 metry od brzegu jest moczarką zarośnięte, to tym kijem wyciągnąć rybę graniczy z cudem, bo zobaczcie, co tu się robi. Co tu się robi? Tu się tak robi. Ale na takiej wodzie przepiękne uderzenie, delikatna mała gumka kajtecha i nie ma, poszło. No, widziałeś go, jak wyskoczył? Widziałem. Piękne uderzenie, niestety. Nie ma. Ale to też taki. Taki. Nie jeden wiem. Rocznik kupił. Niewymiarowy. I zobaczcie, jak ładnie rybka odpływa. Ja dzisiaj sobie przygotowałem na konia takie kajtechy w takich trzech kolorach. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Może coś na nie weźmie, jakiś ładny okonek. Będziemy próbowali z podbicia. Andrzej próbuje złapać okonia. Próbuje. No właśnie, dobrze powiedziane. Zobaczcie, jak pracuje ładnie kijem. Z
Stara się go wyciągnąć z podbicia. Mam rybę. Znowu. Zaraz będzie salto, już to widzę jak chcę. O, taki trochę grubasek. No dosyć taki wypasiony bym powiedział jest. Ale zaraz zobaczymy. Chodź tu. Zaraz się wypnie, bo wisi tak. No już teraz się nie wypnie. Sam koniec widziałeś? Panie. No, nigdy nie weźmiesz tej naszej metrówki. Czekaj, bo tu, żeby... Uważaj na kij, damy tu wyżej, żeby mi nie uciekł do wody. Bo ci jaki żywy. No, mówiłem, że to jest wymiarowiec już. 52. No, jak na 52 to jest dosyć taki gruby faj. Dobra, uwaga na kij, chłopaki, żebyście mi przewiązy nie połamali. Ale ten jest żywy. I odpłynął sobie. Se wpłynie, patrz jak ładnie go. Widzisz go? No. Spróbuj go sfilmować. Jak odpływa. I żegna nas. Pomału, bo zmęczony. Ale już poszedł sobie do swojego domu. Proszę, dwójka, wspaniały. Panie, dasz pan tą rybę, czy nie? Już teraz? No a jak? Skoczymy do hipermarketu, będziesz miał. Jurek, weź go, zmobilizuj go. Gdzie jeszcze ma czas, spokojnie dojdzie do siebie. Wyciągnie nam jakąś fajną rybkę, jak ma. No nie, no muszę powiedzieć. Słuchajcie, powiem wam fajną historyjkę teraz, wam opowiem o tym gościu. Co to stoi w tej czarnej bluzie. Jak żeśmy się poznali? Jak byłem pracownikiem sklepu wędkarskiego w 6 lat temu, przychodzi jakiś facet, raz, drugi, trzeci, tam do sklepu. O, kiedy, któregoś dnia przychodzi, chodzi po tym sklepie, ogląda, ogląda. Ja mu się pytam po jakimś czasie, pomóc panu w czymś? On mówi, nie, nie trzeba. Przychodzi do mnie, mówi, słuchaj, wiesz co, ja cię znam. Mówi, ty dużo wędkujesz? Ja mówię, no bardzo dużo, nie? Bardzo często. A on się mnie pyta, to co, może byśmy się wybrali na jakieś ryby razem? A ja mówię, słuchaj, a co ty preferujesz? A on mówi, no wiesz, ja preferuję taką zasiadkę, tam spławik, to grunt, to... A ja mówię do niego, chłopie, to ty ze mną chyba nie połowisz. A on się pyta, dlaczego? Ja mówię, no bo ja to głównie jestem spinningista, wiesz? Ja mówię, ja to... Moja główna metoda połowu to jest spinning. Ja mówię, mnie to rajcuje, bo to można sobie być aktywnym wędkarzem, chodzić, spacerować, szukać tej ryby. No i dał się namówić. Zobaczcie, co on ma dzisiaj w ręku. Spróbujcie go wyciągnąć na zasiadkę. To powie, to jak ostatnio mówiłem, jedziemy na zasiadkę, to się mnie pytał, czy mam zryty beret. No, no i tak, widzicie jak to wygląda? I go nauczyłem spinningowania. I zobaczcie, nie odpuszcza spinningu już. Jak się wziął za ten spinning, tak mu się to spodobało, aż hej. No. Blachę, chłopie. Co się dzieje dzisiaj? Ale maleństwo. Jak go tutaj... Chciałem go w wodzie wyczepić. Ale chyba się mi nie uda w wodzie go wyczepić. Chodź tu, pokaż się. A może nawet się uda. Ja założę okulary. Będę lepiej widział, bo to mój wzrok
już nie ten co ma być. I muszę rozbierać, wziąć, bo nie da rady. No szkoda mi gościa, żebym go to nie popieryszował, jak się to mówi. Chodź to weźcie, żeś zażarł znowu. Ale im dzisiaj wirówka też odpowiada, widzę. Trochę się dziurnąłeś, ale muszę cię niestety wyhaczyć. Otwórz dysk, tak zacisnął. A nie, to pójdzie spokojnie. To będzie bez najmniejszego problemu. Delikatnie. O, fajnie. Stój. Już chcesz iść? Zobacz, jaki żywy, zobacz. Dobra, idź. Panie, coś tu się dzisiaj dzieje. Nie no wiem, co by... oby tak dalej było. No nie wiem, Jurek chyba metrówki tutaj nie wyciągnę dzisiaj. Oby się udało, ale będzie z tym ciężko. Wielka ryba. Co to nazwać rybą? Jest mały szczupaczek. Taki waleczny. No. No. Taki pistolet mały. No. Ale cieszy, bo jest ryba dzisiaj. Otwórz dziubek. Już odpłynął. Taką dużą gumę, popatrzcie. Taki mały szupaczek. No. I na takiego tygrysa się rzucił. No rzeczywiście, chłopie. I pociął ją czy nie? Nie. Nie jest pocięta, nie? Nie jest. No. Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wyprawę. Jak mówiłem na początku, ten gość dzisiaj do nas dołączył. Zaraz wam pokażę, co on dzisiaj złowił. Poszedł po bandzie fest, pokaż coś ty tam łowił dzisiaj, gościu, pokaż. Zobaczcie, co tu złowił. Jurek, zrób tu, pokaż. Zamiast na ryby, to przyjechał na grzyby. To są nasze okonie. Miały być okonie dzisiaj. U Andrzeja uparł się na okonia, mówi, dzisiaj ciągnę okonie. Nie udało się, okoń niestety w ogóle nie żerował. Nie współpracował w ogóle, nic. Sporadycznie mieliśmy kilka pobić, ale to dosłownie malutki. Ale to nie tylko, że dzisiaj nie współpracował. My tu ostatnio za każdym razem i z tym okoniem jest problem. Taki mały 10-centymetrowy to on jest, 12. Natomiast powyżej 25... Już dawno żeśmy nie trafili. No ale trzeba było spróbować, okazało się, że jest porażka. No ale to mówię, jest pełnia, jest jesień, jest to pora na drapieżnika, na okonia, na szczupaka. Więc ryby u nas się zameldowały. Bynajmniej u mnie poszło w miarę, u Jurka w miarę. Ten gościu poszedł dzisiaj, mówiłem po bandzie. Także było fajnie, ale co? Ale przynajmniej przetestował, jako fachowiec co do koni, czy są. Tylko nie rozumie jednej rzeczy, Jurek, nie rozumie jednej rzeczy, bo co roku przyjeżdżamy, wiadomo, każdy jeździ na te swoje wody miejscowe, przyjeżdżamy, łowi się te szczupaki 44, 45, 46, 48, trafia się wymiarowiec, ale głównie niewymiarowy. I za rok przyjeżdżamy i znowu jest to samo, ja nie rozumiem, czy te szczupaki w ogóle nie rosną. Co tu jest grane, tego nie wiem, powiem szczerze. Zawsze widzicie, idąc z powrotem do wody, wypuszczamy te ryby. No i na drugi rok przyjeżdżamy i znowu wymiar ten sam. 46, 47, znowu ten przedział największy. Przecież taki szczupak, który ma w danym roku 46, dodam powiedzmy powyżej 40, to następny rok powinien na jesień on już mieć wymiar 55, 56, nawet 60 bym powiedział centymetrów. A jakoś nie ma. No ale tak wygląda, jak wygląda, jak jest. Przynajmniej cieszę, że chociaż w tym mniejszy są. Jeżeli wam się film spodobał, oczywiście proszę dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał. No i gościu, zapraszamy cię w krótkim terminie. 3 dni wolnego ma, spróbujemy go wykorzystać. Pokażesz, jak łowisz to okonie, bo obiecałeś. Zobaczymy, inna woda, pokażesz nam szkołę. To tyle na razie, trzymaj się. Okonia nie ma niestety, takiego jak obudzimy sobie.